W ciągu całego swojego życia większość z nas bierze całe mnóstwo leków. Nie mówię tylko o tabletkach przeciwbólowych, ale również antybiotykach, środkach nasennych czy chociażby kroplach do nosa. Tak, tak, to też są lekarstwa, choć czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy. One i wiele innych środków często ratują nas z opresji, uśmierzają ból i po prostu robią to, co powinny – leczą. Ale żeby nasz lek był lekiem, musimy nauczyć się go prawidłowo stosować. Cześć, witam Was na kanale Fundacji Zico dla Zdrowia. Mam na imię Patryk i jestem farmaceutą. W poprzednich filmikach mówiłem Wam trochę o samoleczeniu oraz o kilku popularnych lekach przeciwbólowych. Ale na nich farmaceutyczny świat się nie kończy. Dlatego dzisiaj pójdziemy o krok dalej. Zanim to nastąpi, przypominam, dlaczego ten temat jest taki ważny. Właściwie spokojnie możemy powiedzieć wszyscy, prawie wszyscy, bo 9 na 10 osób stosuje leki dostępne bez recepty. Spora grupa z tych osób, dokładnie 28%, przyznaje, że stosuje leki w sposób niewłaściwy, zwiększając dawki, zmieniając czas zażywania leków, lekceważąc skutki uboczne leków albo nawet zażywając leki wbrew zaleceniom lekarza. Jak więc widzicie, uwielbiamy się leczyć samodzielnie. Często niestety robimy to niewłaściwie. Dlatego właśnie powstała ta seria i dlatego o tym wszystkim mówię. No ale dość już wstępu. Przejdźmy do konkretów. Wokół antybiotyków krąży wiele plotek, a wiedza, którą można znaleźć na ich temat w internecie, nie zawsze jest rzetelna. Sprawdźmy więc, co jest prawdą, a co zdecydowanie nie. Po pierwsze, czy antybiotyki działają na wirusa? Musimy sobie coś wyjaśnić. Istnieją dwa podstawowe sposoby działania antybiotyków. Działanie bakteriobójcze, czyli jak sama nazwa wskazuje, zabijające bakterie, oraz bakteriostatyczne, hamujące podziały i wzrost bakterii. Żaden z tych sposobów nie zadziała jednak na wirusa. Co to znaczy w praktyce? Przeziębienia, grypy czy jakiegokolwiek innego wirusa nie da się wyleczyć antybiotykiem. Słuchajcie, aż 70% infekcji gardła to zakażenia wirusowe, a nie angina pacierkowcowa. Antybiotyk nie pomoże. Po prostu. Ale oczywiście, kiedy faktycznie lekarz zdiagnozuje anginę, zaleci stosowanie antybiotyków, efekt ich działania poczuje się już dość szybko. Objawy choroby znikną. Czy można wtedy przerwać leczenie antybiotykiem? Dużo osób pomyśli sobie, że skoro gardło nie boli, czujemy się już ok, to można odstawić antybiotyk. No bo po co się struć, skoro jesteśmy zdrowi? Tylko spójrzmy, co się wtedy dzieje. Ustąpienie objawów wcale nie oznacza, że antybiotyk zlikwidował wszystkie bakterie. Mogły zostać jeszcze niewielka ilość tych najbardziej odpornych. Jeśli w tym momencie przerwiemy leczenie, bakterie znów zaczynają się rozmnażać i objawy wracają. Właśnie wyselekcjonowaliście najbardziej odporne bakterie i to ich liczba teraz się zwiększa, a więc drugi rzut choroby nie będzie już tak prosty do opanowania. Ten sam antybiotyk nie zadziała, a nawet jeszcze gorzej. Możecie kogoś zarazić opornymi bakteriami. Takie działanie doprowadza do stopniowego wzrostu lekoodporności bakterii, a więc pamiętajcie, zawsze bierzcie antybiotyk do końca. Czy częste zażywanie antybiotyków osłabia organizm? I w końcu przyszedł czas, kiedy mogę powiedzieć, to prawda, w pewnym sensie osłabia. Nadużywanie antybiotyków prowadzi do wzrostu oporności bakterii. To może sprawić, że nawet duże dawki antybiotyku nie zadziałają. Dlatego bierzcie swój antybiotyk zgodnie z zaleceniem. Kolejna bardzo ważna sprawa to regularne przyjmowanie antybiotyków. Odstęp między kolejnymi dawkami ustala lekarz. Przestrzegajcie zachowania regularnego rytmu, kiedy połykacie tabletki. Dzięki temu stężenie antybiotyków w organizmie jest stałe. Nie ma okresowych spadków, w czasie których bakterie mogą znów się namnażać. Antybiotyki są dość bezpieczną grupą leków, niestety nie są zbyt inteligentne. Jeśli zabijają bakterie, to wszystkie. Zarówno te chorobotwórcze, jak i te pożyteczne, które przebywają w naszym układzie pokarmowym. To chyba najczęstsze działanie niepożądane w antybiotykoterapii. Wyjałowienie przewodu pokarmowego, a u kobiet dodatkowo dróg intymnych. Miejsce po bakteriach probiotycznych mogą zająć wrogie nam szczepy patogenne, a wynikiem tego są biegunki, zakażenia grzybicze. Jeśli bierzecie antybiotyk, pamiętajcie, żeby jednocześnie uzupełniać florę przewodu pokarmowego. A jeszcze jeden temat w kwestii antybiotyków. Antybiotyki to są leki na receptę. To oznacza, że absolutnie nie wolno ich zażywać bez wskazań lekarza i absolutnie należy przestrzegać zalecanego dawkowania. Tyle. Leki przeczyszczające. Pośrodki przeczyszczające powinny sięgać wyłącznie osoby, które tylko chwilowo zmagają się z zaparciami. Ale i one powinny uważać, by nie przesadzać z ilością i czasem ich stosowania. Oczywiście nie każdy lek przeczyszczający jest niebezpieczny. Jednak te najczęściej reklamowane jako naturalne i ziołowe okazują się najgroźniejsze i mogą zwyczajnie zaszkodzić.
Ziołowe leki przeczyszczające podrażniają jelitogrubę i zmuszają je do dodatkowej pracy. Skutkami ubocznymi ich przyjmowania mogą być skurcze, bóle brzucha, biegunka, nudności, wymioty, krew w kale oraz uczucie dyskomfortu. Ale to nie wszystko. Leki przeczyszczające mogą szybko uzależniać. Nasze jelita przyzwyczajone do nienaturalnej stymulacji po odstawieniu leku rozleniwiają się, powodując jeszcze silniejsze zaparcia. Błędne koło. Te leki mogą również doprowadzić do zaburzeń wodno-elektrolitowych. Przyspieszona perystaltyka jelita grubego powoduje, że nie ma czasu na odzyskanie z niego wody. A razem z wodą tracimy magnez, wapń i potas, co prowadzi do skurczów mięśni i zaburzeń rytmu serca. Nie ma więc lepszego sposobu na zaparcia niż picie odpowiedniej ilości płynów, dieta bogato-resztkowa i ruch. Bo ruch to zdrowie, o czym przecież każdy Wam powtarza. No dobra, to teraz czas na lek, który często traktujemy z przymrużeniem oka. Krople do nosa są powszechnie stosowane i bardzo łatwo je kupić. Jest ich całe mnóstwo, ale większość z nich zawiera ksylometazolinę. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że ich używanie może uzależniać i po dłuższym czasie prowadzić do przesuszania śluzówki nosa, silnego podrażnienia i opuchlizny, co w konsekwencji sprawia, że konieczne jest kolejne wsikiwanie dawki kropli, a nawet krwawienia, drobnych ranek i uszkodzenia przegrody nosa. Znów błędne koło. Leki zamiast przynieść ulgę powodują konieczność zwiększenia dawki i częstotliwości przyjmowania. Wydawać by się mogło, że dostępne bez recepty leki są całkowicie bezpieczne. Tak myśli wiele osób. Wiele z nich uzależnia się od preparatów, które w końcu mogą prowadzić do powstania poważniejszych problemów zdrowotnych. Nie chcecie tego. Pamiętajcie, krople do nosa zażywajcie nie dłużej niż 5 dni, a najlepiej po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. A teraz leki nasennne. Sprawdźmy, co w nich drzemie. Po pierwsze, nasze kłopoty ze snem zazwyczaj związane są z chorobami somatycznymi lub psychicznymi, a z tych nie wyleczy nawet najlepsza tabletka nasenna. Przed zastosowaniem leczenia środkami nasennymi należy poszukać prawdziwej przyczyny bezsenności, a tej szukamy wyłącznie w gabinecie lekarskim. Koniec, kropka. Chociaż przecież czasami zdarza się, że pomimo, że wszystko jest z nami w porządku, to nie możemy zasnąć. Znacie tę historię. Stresujący dzień, zmiana strefy czasowej na egzotycznych wakacjach. W takich sytuacjach pamiętajcie zawsze o konsultacji z farmaceutą w momencie zakupu leku i stosujcie się do jego wskazań. Leki nasenne, choć przynoszą ulgę, są naprawdę bardzo niebezpieczne. Już po kilku tygodniach stosowania możemy odczuwać efekty silnego uzależnienia. A żeby tego było mało, to mogą one wchodzić w niebezpieczne interakcje z innymi środkami. Świetnie. To na koniec krótkie IPP. Co to takiego? IPP to inhibitory pompy protonowej, czyli środki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Stosuje się je na przykład przy refluksie czy chorobie wrzodowej. Leki IPP są bezpieczne i raczej nie wywołują poważnych skutków ubocznych. Pacjenci tolerują je w większości bardzo dobrze, ale uwaga! Bez konsultacji z lekarzem można je brać maksymalnie 2 tygodnie, ciągle pamiętając o właściwym dawkowaniu. Nie dajcie się też zmanipulować reklamą, w których tę grupę leków przedstawia się jako remedium na zbyt tłusty obiad u cioci. Te leki nie działają tak szybko. Ich maksymalny efekt odczujecie dopiero po 3 dniach i tylko wtedy, jeśli będziecie je właściwie przyjmować. Zresztą opowiadałem już o tym w poprzednim odcinku, ale przypomnę. IPP są skuteczne tylko jeśli zadziałają, zanim kwas żołądkowy zacznie się wydzielać, a więc trzeba je zażyć na pół godziny przed pierwszym posiłkiem. Dłuższe przyjmowanie tych leków i przekroczenie dziennej dawki może skutkować wieloma dolegliwościami, bólem brzucha i zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego. Ostatnie doniesienia mówią też, że przewlekłe stosowanie IPP u osób cierpiących na kamicę nerkową może nasilać jej objawy. No i jeszcze. Zmiana pH żołądka może wpływać niekorzystnie na wchłanianie innych leków, więc po co ryzykować? I jeszcze jedna ważna sprawa. Przy zażywaniu leków IPP wskazana jest suplementacja witaminami i probiotykami. Dobra, dość na dzisiaj. Sporo tej wiedzy jak na jeden raz, ale chciałbym, abyście korzystali z tych informacji i byli świadomi tego, jak działają poszczególne lekarstwa i wiedzieli, co mówi do Was lekarz lub farmaceuta. Dzisiejsze kilogramy wiedzy zdobyliście dzięki Fundacji Ziko dla Zdrowia, którą możecie wesprzeć wpłacając swój 1%. Oto KLS 40 618 913. A my widzimy się już całkiem niedługo. Trzymajcie się zdrowo.